Rozmowę z wiceszefem Prawa i Sprawiedliwości zdominowały sprawy KGHM. Aktualna sytuacja miedziowej spółki, gdy ceny akcji stoją bardzo nisko, a podatek od niektórych kopalin sieje spustoszenie w kasie polskiej miedzi, według Adama Lipińskiego wymaga specjalnej interwencji. Musimy bronić KGHM-u i analizować dokładnie to, co się działo. Jeżeli dojdzie do tego, że nastąpi zmiana władzy, to pewnie Ministerstwo Skarbu Państwa dokładnie się przyjrzy temu, co się działo w KGHM-ie i pewnie będzie audyt. Tak sądzę. Ja nawet byłem skłonny sprawę złożyć do NIK-u, żeby NIK sprawdził kondycję KGHM-u. No, musimy na pewno dokładnie się przyjrzeć temu, co się działo przez ostatnie 8 lat. Według Lipińskiego bogactwo naturalne kraju powinno być specjalnie chronione przez państwo. Wydanie koncesji na rozpoznanie złóż na terenie Bytomia Odrzeńskiego kanadyjskiej spółce Miedzi Koper nie powinno mieć miejsca. To jest totalny skandal. To jest właśnie to, że państwo nie broni strategicznych spółek, które budują naszą pozycję w Europie i na świecie. To jest wielki skandal, temu się trzeba bardzo dokładnie przyjrzeć. To jest sprawa, którą się powinna zająć prokuratura. PiS chce także rozliczyć osoby odpowiedzialne za wydanie 300 milionów złotych na przygotowanie projektu budowy elektrowni jądrowej, z którego następnie wycofała się premier Ewa Kopacz. RTBS oferuje bezczynszowe mieszkania na sprzedaż w nowej kamienicy zlokalizowanej w centrum Lubina przy ulicy Bema. Najwyższy standard, stylowa architektura, windy, garaż podziemny, atrakcyjne ceny. Szczegóły oferty dostępne są na stronie www.rtbs-lubin.pl lub pod numerem telefonu 76 746 3255. Sprawdź naszą ofertę.